Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, troszeczkę się tu wystrój zmienił w bunkrze, bo już jak wiecie, Wesa nie ma. Także wracam pomału, bo trochę mi się nie chciało, trochę mi się po prostu nie chciało. Wracam do testów tego, co mam, prawda? Czyli tutaj magazynów baterii LiFePO 4, akurat w tym wydaniu 25,6 V. Bo te baterie już no. Przynajmniej dwa zestawy, zaraz wam pokażę, ponad rok czasu u mnie leżą, także trzeba. Mówiłem, że będę tak co rok przynajmniej, jak one u mnie stoją, będę co rok robił test pojemności i trzeba zacząć po prostu jakąś systematykę tego wszystkiego robić i, no i zobaczymy, jak po roku czasu pracy i szeregowej, i równoległej, bo te magazyny różnie pracowały, ale cały czas baterie pracują w magazynie, są ładowane, rozładowywane. Jak w każdym magazynie domowym, raz do pełna, raz do połowy, raz w ogóle nie pracują, także nikt tego nie stoi, nad tym nie pilnuje. Szkoda, że cykli nie ma zliczania na tych bateriach. Także, dobra, bo tak kręcę, słuchajcie, zaczynamy. I tak, trochę sobie tutaj, no, drewno wjechało do mnie jednak. Ja się tak broniłem przed tym drewnem tutaj, broniłem wszystko w stali, no ale już tak. Dwie półki przeżyje, bo jako tako różne rzeczy można tutaj ogarniać. Są ładowarki, inne pierdoły poznosiłem. Mamy, że tak powiem, tablicę dydaktyczną. Szkoda, że aluminium tutaj jest, to się magnesy nie trzymają, to dalej będę kleił. Tak wygląda układ mojego magazynu energii na daną chwilę. Czyli mamy 6 baterii 24 i 7,48 V. No, tak zwane kolokwialnie ja mówię, bo 51 i 2, dobrze mówię, tak? Bym głupot nie nagadał. Tak, 51 i 2 V, a te mają 25 i 6, bo to jest LiFePO 4. No i lista już dosyć taka syta testów baterii, także na spokojnie będziemy robić kolejne testy. Pierwszy test już był po roku baterii od Litime'a. Tu było akurat dwie baterie 12,8 V 100 Ah, co Wacek na nich jeździł cały rok. No i wynik wyszedł lepszy niż przy pierwszym teście, bo tutaj ja się uczyłem tych testów, tak jak mówiłem na filmie. A tutaj już baterie LiFePO 4 25,6 V. Słuchajcie, testy już są przeprowadzone prawidłowo od samego początku, bo ładowarkę miałem. Także ładowane było do pełna i cały czas jest używana ta sama przetwornica i watomierz tam jest pięty na górę. I cały czas ten sam watomierz też jest do tego wszystkiego używany, żeby wynik był nie był przekłamany po prostu. Także tak, tak to słuchajcie wygląda. Daty popisane, kwiecień 2023, maj 2023 i tutaj no, październik to będzie, że tak powiem, już w miarę zrobione. Czyli dzisiaj pierwszy test będzie baterii Redodo 25,6 z tam parę godzin. No, rogi 3 miesiące, ale będę wpisywał w tabelkę, że rok, żeby już tutaj nie mieszać. Rok, później będzie 2 lata i dalej. Ile dadzą, że tak powiem, radę. Będzie fajnie to wszystko pokazane. Także co? Słuchajcie, wypinam go, bo baterii będę wyciągał, bo to nie ma sensu. Także rozepnę magazyn, zepnę go sobie równolegle, podłączę ładowarkę, naładuję do pełna i będą osobno te obydwie baterie rozładowane. Nie w układzie 51 V 48, tylko w układzie 24, bo robimy test rozładowania tylko i wyłącznie pojedynczych baterii. Dobra, biorę się do roboty, spinam to do kupy i zaczynam ładować. I tak, bateria już jest spięta równolegle, jedna z drugą, także plus do plusa, minus do minusa. Na baterii jest 25,4. No, magazyn jest ogólnie rozładowany. Jak mam ustawione tutaj 51 V, że tak powiem, minimalny dolny próg. Także jak widzicie, magazyn został rozładowany, także no pewnie z 6-7 godzin się będzie ładował, ale to nieważne, mają się baterie naładować, słuchajcie, do pełna. Czyli tak, przy okazji muszę sobie powerbanka rozładować.
Trzeba go raz na miesiąc, raz na 2 miesiące przynajmniej rozładować. To jest okazja do rozładowania. Ładowarka przeznaczona do Lifa po 4, czyli ładujemy do 29,2. Ładujemy prądem 20 A. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. Tak jak mówiłem, 25,4 jest na bateriach. No tutaj ładujemy teraz 200 amperogodzin na raz. No i od razu się bardzo wyrównają, bo są w układzie, spięte są w szeregu, teraz są równolegle, ale powiem wam, ten szereg bardzo fajnie sobie działa, bez balansera pomiędzy bateriami, daje radę, ale nawet jak raz na rok zrobię taką akcję, albo raz na pół roku, no będę wiedział, no mówię wam, jak mi się chce, dajcie znać w komentarzach, czy robić takie testy raz na rok takiej baterii, rok w rok, czy co pół roku robić, bo te baterie u mnie cały czas pracują, rozładowane są i ładowane. Dobra, lecimy. 25,9. Niech się ładuje. Powerbank się skończył, ale ładowanie się nie skończyło. Lecę dalej, z ciekawości sobie wattometr zapiąłem i ile wciągnie energii. A po jakieś 80% na powerbanku sobie zapiąłem i teraz lecę już z magazynu cały czas, jak na razie. Mieścimy się, siecie się nie podbiera, także bardzo ładnie sobie idzie z pypałki 620 W i 280 pobiera sobie tutaj jeszcze z baterii 5,7, także na swoim w miarę. No ja tak jak mówiłem, jeszcze to potrwa długo, ja was nie będę męczył, także 27 V, 69, no mówię, o jeszcze długo potrwa. Dobra, niech się naładuje do pełna i lecimy z rozładowaniem. Przechodzę sobie koło bunkra i słyszę, że ucichła wreszcie. Także słuchajcie, wsadzone, znaczy nie wsadzone, nie jest wsadzone, tylko pobrane jest z energii, żeby naładować te dwie baterie 5 kWh. To znaczy, że baterie były dobrze rozładowane i to tak bardzo dobrze były rozładowane. No i to też straty na ładowaniu wpadają, ale jednak były rozładowane i z drugiej strony wolę właśnie robić test, jak jest możliwość, żeby je ładować tak, jak są rozładowane, bo na spokojnie je ładuję właśnie w układzie równoległym. One się przy okazji jeszcze fajnie wyrównają, zbalansują i wszystko idzie do samej góry równiutko. Zatrwało to ponad 9 godzin, bo wattometr był wpięty tam może ze 20 minut później, jak się połapałem, żeby sobie go wpiąć. Także co? Lecimy w drugą stronę. A i przy okazji troszeczkę tu zmieniłem jednak i będzie teraz tak. Rozdzieliłem to na trzy części i od wacka baterię jeszcze wezmę, wyciągnę z wózka, zrobię test na 12 V i litajmy, które są teraz u kolegi w magazynie energii, też co był u wacka wcześniej, no to zrobimy test 12 już po, tutaj był test po roku czasu, ale w układzie 24 V, czyli szeregowym, a sprawdzę jeszcze, jak to się w 12 V, słuchajcie, zachowuje. No i dobra, przetwornica leży, także przekładka tego wszystkiego, wymiana ładowarki tej na tą. A tutaj mamy ładowarkę też do Lifa po 4, tylko już do 58,4 V. Przygotowane już tu mam złącze i tą energię odepchał z powrotem tutaj w magazyn, dlatego że testy są przeprowadzane wszystkie na tak mniej więcej 600-800 W, żeby tutaj to wszystko później wychodziło wiarygodnie. Lecimy z tematem dalej. Przetwornica podpięta. Na razie robimy tego z prawej. Na żabki podpięta, także zostało tylko wpiąć wattometr. Tutaj 26,9 pokazuje, ale to, co tam nam pokazuje, to nie jest ważne. Ważny będzie wynik. A ktoś mnie pytał ostatnio pod filmem, żeby sprawdzić, aby robił testy tamtej 12 V, ile bierze na postoju. Zobaczmy, ile ta bierze na postoju. To jest akurat od Huberta pożyczona, o taka o przetwornica. Jakieś 3000 W, ale ona 1500 tylko ciągłej ma. I zobaczmy, co ona nam tu wciąga. 0,3. 0,3 ampera wciąga, czyli sobie możecie policzyć 0,325 ampera
razy no 27 V. To on wyjdzie, ile bierze na postoju. Dobra, lecimy na Szczecin, jak to mówią. Zapinamy batomierz. O, zobaczcie, wciskałem go, ale się nie zresetował. Także jeszcze raz, komisyjnie, że tak powiem. Świetlonko. Pisiu, pisiu. Tyk. Resecik. O, wy tak pod kątem bardziej będziecie widzieć. I lecimy. No i leci sobie. 539 W. Dobra, liczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że dzisiaj się rozładuje, jest godzina 19:30. Jak nie, to pójdę spać, ale raczej wolałbym do końca rozładowania być przy tym. Dobra, lecimy z testem. No jednak trochę za późno z tym testem, ale jak lecimy, to lecimy, słuchajcie. Halo, uciekaj mi stąd. Tobie tu chodzi, mój kolego. 22 prawie. Na liczniku mamy 1,23 kWh. Także no jeszcze około 2 godziny testu. Ale tak z ciekawostki dla was, słuchajcie, z baterii. Znaczy na baterii jest 25,7. Słuchajcie, tak. Ja z niej wyciągam 23,6 A i pcham to, znaczy no, przetwarzam to najpierw na prąd przemienny, a później z powrotem na prąd stały i pcham to, słuchajcie, w magazyn. A na magazynie jest 51,7 i to 23 A przerobiłem na... Ja przerobiłem, się przerabia, nie? Na 10 A. Także tak to wygląda. Sami widzicie grubości przewodów do 50 V, a do 25. Znaczy do przetwornicy to i tak, czy przynajmniej powinny być tutaj przewody 25, ale mam je od początku i na nich robię testy i tak musi zostać, żeby wszystkie testy były przeprowadzone tak samo. No dobra, muszę zmęczyć tą baterię dzisiaj do końca, nie ma wyjścia. I cisza, słuchajcie, prawie 12. Pierwsza bateria rozładowana i zobaczmy, co nam tu pokazuje. Oj, mało co widać. O, będzie teraz lepiej. 2219 W. Także zapisujemy i jutro lecę z drugą baterią. Dzień dobry, 7 rano, także co? Lecimy z drugą baterią. No i zobaczymy, co z niej wyjdzie. I znowu nastała cisza. Także idziemy na batomierz. I tutaj mamy... Co tu mamy? O tak, 2190 W. Z samej baterii ciężko się patrzy, ale widać. Tak, 2190 jest, widać elegancko. Dobra, zapisujemy. Ja już przygotowany jestem do ładowania. Spięta dalej szeregowo. Jest 22,8. Na bateriach jest 50,7. No a tutaj jest wykorzystanie, że tak powiem, tego magazynu cały czas do oporu, ile się tylko da. Jak widzicie, już dalej spadło do 51 V, ale coś tam jeszcze sobie mniej więcej z niego wyciąga. A resztę z PV-ki, no i zaczynam nawet z sieci trochę podciągać, także trzeba będzie jakieś urządzenie wyłączyć albo i nie, bo to widzicie, jak przyjdzie słońce, o, ładnie słoneczko wyszło, ma 4 kW instalacja i coś się dzieje, no. Z drugiej strony trzeba wszystko poładować i tyle. Także tutaj lecimy z tematem. Tu mam 59, tak było 51, czyli 25,5 mniej więcej muszę nabić te baterie, żeby dołączyć je z powrotem do magazynu. A jeszcze tak, jeszcze jedną rzecz. Podzieliłem sobie na stronę L, czyli lewa, tu mam pozaznaczone L,
a tu mam poznaczone P, żeby w następnych testach wiedzieć, która jest bateria, która. Bo muszę się brać jednak za każdą osobno. Jak widzicie, przedtem ogólny wynik to był nowych baterii tak naprawdę. 2351 Wh. Teraz mamy z baterii prawej, czyli to była pierwsza w teście, mamy 2219 Wh, a z drugiej wyciągnąłem 2190 Wh. I słuchajcie, to nam daje taką różnicę, zobaczcie. Na pierwszej jest 5% mniej, na drugiej jest 6% mniej. Także po 16 miesiącach pracy te 5% ja to traktuję, nawet mogę traktować jako granicę błędu wattomierza, temperatur, przewodów i całej reszty. Jak dla mnie, nic tu się na razie nie wydarzyło za bardzo. Ta granica i tak jest w granicy dołu i góry. Środek sobie bardzo fajnie lata. Będę robił kolejne testy całościowo, pojemnościowo tego magazynu. Jak na razie był niedoładowany, udało mi się z niego wyciągnąć 17 kWh z baterii. Na 20 kWh magazynu to jest bardzo dobry wynik. Jak już mi się, chyba będę musiał z 1 czy 2 dni zostawić elektrykę, nie podpinać i naładować go do pełna po prostu ze słońca i wtedy popróbować. Ale jak na razie bardzo dobry wynik, czyli Redodo się obroniło. I co? Drugi strzał idzie IMSB. Tutaj mamy od Maja, także mniej więcej ten sam czas. W kolejnym filmie będzie test IMSB. No i tyle. Lifa po 4 daje radę, działa, ja ładuję. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Lecimy z tematem dalej. Szczęścia, zdrowia, pomyślności.